W ostatnich dniach czytamy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian. I dzisiaj znamienne słowa. Paweł mówi: nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. No i możemy się zapytać, co to za obowiązek? Skąd to tak się wzięło, że Paweł mówi, że ma taki obowiązek. Mianowicie wiąże się to z tym, że taka jest misja chrześcijan, że Pan Bóg pomyślał, to jest bardzo ciekawy pomysł Pana Boga, ale Pan Bóg pomyślał, że pragnie nas zaprosić, żebyśmy mieli udział w zbawieniu świata. To jest niesamowite, bo Pan mógłby zbawić świat sam. A Pan Bóg mówi: mogę, ale mam inny pomysł na zbawienie świata. Pragnę zaprosić Ciebie, żebyś miała udział właśnie w zbawieniu tego świata. I kiedy otrzymujemy takie zaproszenie? Nie w momencie święceń, bo to by dotyczyło tylko prezbiterów. Nie w momencie ślubów zakonnych, bo wtedy to by dotyczyło tylko osób konsekrowanych. To zaproszenie otrzymujemy w momencie chrztu, kiedy Pan Bóg wprowadza nas do wspólnoty Kościoła, że jest to niesamowity dar. Oczywiście, jeżeli ktoś popatrzy na to jako kolejne zadanie, które trzeba wykonać, no to jest to smutna rzeczywistość. No tak, no i nie dość, że jestem chrześcijaninem, to jeszcze muszę to albo tamto. Ale to tak nie jest. To tak nie jest. To jest... Wszystko jest właśnie zupełnie inaczej. Mianowicie to się rodzi jako taka radość. Radość. Jest ciekawe, na przykład, jak się spotka dwóch rybaków. Opowiadają sobie o swojej pasji. Albo, nie wiem, biegaczy. Ktoś biega. Potrafią godzinami rozmawiać. A gdzie tam pobiegłeś? A jakie sole trzeba uzbyć? Albo rowerzyści. Pasji, bo jest niesamowite, prawda? I nikt nie mówi temu biegaczowi, temu kolarzowi, rybakowi: wiesz, podziel się swoją pasją z drugim. Nie, on mówi: wiesz co, ja doświadczam wielkiej radości. Ja to robię i mam w tym przyjemność i mogę ci powiedzieć, że ty też możesz i możesz z tego czerpać przyjemność, że na przykład to jest dobre dla twojego zdrowia, dla twojego rozwoju. I tak jest z Ewangelią, tak jest z chrześcijaństwem, że my, mam nadzieję, że tak tego doświadczacie, widzimy, że jest łaską, że możemy być chrześcijanami. I dzisiaj ta łaska staje się coraz bardziej wyraźna, bo coraz mniej ludzi wierzy w Boga. To nie jest zarzut i ich absolutnie nie potępiamy. W naszej parafii co dziesiąta osoba tylko chodzi do kościoła. Czyli, znowu bez potępiania czy oceniania, te dziewięć osób nie dostrzega w tym radości. Że mogą, mówię mogą, nie że mają, że mogą przyjść w niedzielę do kościoła, że mogą się wyspowiadać. Mogą, nie muszą. Mogą. Ty się możesz spowiadać. To jest łaska. To jest dar. Że Pan Bóg chce nam przebaczać grzechy. Że Pan Bóg może chce nas karmić swoim ciałem. To jest dar. Ja wiem, jest takie przekazanie, żeby raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym przystępować do Komunii Świętej. Myślę, Boże drogi, raz w roku? No ja wiem, jestem prezbiterem, jestem zakonnikiem, ale wielu z was uczestniczy przecież codziennie w Eucharystii. Prawda? I teraz powiedzieć ci przykazanie, wiesz, raz w roku, a ty myślisz, nie, proszę. Chcę się częściej spotkać z Panem Bogiem. Że to jest łaska, to jest dar. I Paweł mówi jeszcze taką ciekawą rzecz. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich. Nie zależąc od nikogo. To jest bardzo ciekawy warunek, żeby głosić Ewangelię. Co to znaczy? To znaczy, musisz być wolny. Musisz czuć się wolny.
My często jesteśmy w różnych relacjach, zależnościach. Nie wiem, wyobraź sobie, że pracujesz w jakiejś firmie, czyli masz pracodawcę, zależysz od kogoś, kto ci wypłaca pensję co miesiąc i twój pracodawca, czyli ten, który daje ci pieniądze za twoją pracę, żyje źle. Grzeszy, łajdaczy się, niszczy swoje życie. I teraz nie jest prosto pójść do niego i powiedzieć: człowieku, wyrządzasz sobie krzywdę w tym sposobie życia. Pan Bóg zaprasza cię, żebyś zostawił ten sposób życia i żył zgodnie z przykazaniami, co jest wielką łaską. Dlaczego nie jest prosto w tym momencie? Bo tu jest zależność. Nie wiem, masz kredyt do spłacenia, rachunki do opłacania, rodzinę do wyżywienia. Pójdziesz, upomnisz swojego pracodawcę, on powie sobie: ja sobie nie życzę takich pracowników, na bruk. Szukaj sobie pracy indziej. A nie wiadomo, czy znajdziesz, prawda? I wtedy rodzi się bardzo poważne pytanie. Kogo my kochamy? Czy ja będę potrafił kochać tego drugiego człowieka, narażając się na stratę? Na przykład taki przykładem tego jest święty Jan Chrzciciel, który kochał Heroda. Widział, że Herod prowadzi złe życie w znaczeniu moralnym, czyli wystawia się na niebezpieczeństwo potępienia i idzie do niego, mówi: nie rób tak. Nie narażaj się na niebezpieczeństwo, że pójdziesz do piekła przez swoje życie, bo my niestety mamy możliwość przez złe życie, na szczęście nie musimy wyrokować, to będzie dla Pana Boga, ale wystawiamy się na niebezpieczeństwo potępienia naszym złym życiem. I teraz Jan Chrzciciel idzie i upomina go. Dlaczego? Bo go kocha. W znaczeniu właśnie pragnie jego zbawienia. Zapłacił za to wysoką cenę. Wsadzili go do więzienia i go potem zamordowali. Pamiętamy to. Ale właśnie to jest miłość. I Paweł właśnie mówi, że ja nie zależę od nikogo. Prawda? Jestem wolny i dlatego wszystkim chcę i mogę i pragnę głosić Ewangelię. I ta wolność jest bardzo, bardzo ważna. I Pan Bóg właśnie pragnie naszej wolności. Chcę też mówić do was, młodzieży, którzy jesteście dzisiaj. To nie jest takie proste. W znaczeniu trzeba też patrzeć na to, jak jesteście w środowisku, w klasie, prawda? Nie jest prosto wystawić się na przykład na śmiech kolegów, koleżanek. Szydzą z ciebie, śmieją: a, do kościoła chodzisz. W późniejszym czasie, no nie wiem, ktoś: a, masz chłopaka, jeszcze z nim nie spałaś, nie wiesz, jak to się robi, obejrzyj sobie YouTube'a, naucz się, taka jesteś niedojrzała. Będą się śmiać, prawda? I teraz, kiedy będzie wolność? Wolność jest wtedy, kiedy my naprawdę mamy głęboką, osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli tej relacji nie mamy, to wtedy będziemy usiłowali zaskarbić sobie miłość otoczenia. A to otoczenie niekoniecznie nas kocha, bo właśnie mogą nas zachęcać, właśnie, żebyście brali narkotyki, alkoholizowali się, no różnych złych rzeczy, które szkodzą waszemu zdrowiu, prawda? No ale właśnie i wtedy możemy być wolni, a to jest trudno, jak, nie wiem, w klasie wszyscy tak robią, a ty jesteś taka inna. No nie jest prosto znieść to, bo my mamy tą potrzebę akceptacji, żeby nas inni kochali. I dlatego tak ważne w naszym życiu jest, żebyśmy mieli te relacje z Jezusem Chrystusem. Dlatego tak ważne jest też być właśnie w jakiejś wspólnocie, gdzie możemy spotkać innych ludzi, którzy myślą tak jak my. Że widzimy, że nie jesteśmy sami. Właśnie, że gromadzimy się razem, żeby się modlić, żeby błogosławić Pana Boga i prosić też właśnie o siły, żeby w tym pokoleniu, w którym Pan Bóg nam daje żyć. Bo Pan Bóg nie wysyła nas na księżyc. Księżyc dla chrześcijan, prawda? Tam będziemy sobie żyli, nikt nam nie zwróci uwagi. Nie, nie. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli na ziemi, w tym pokoleniu, pomiędzy tymi ludźmi. I właśnie dawali znaki, znaki miłości, że istnieje Bóg. Więc życzę wam i sobie tego zakorzenienia się w Jezusie Chrystusie, tej relacji głębokiej z Nim, że czujemy się kochani, wiemy, że On z nami jest. I nie chcemy być inni, żeby być inni, ale nie chcemy się upodabniać do tego świata.
Chcemy żyć tak, jak zaprasza nas do tego Jezus Chrystus. A dlaczego? Bo to jest największym błogosławieństwem dla człowieka. Żyć tak, jak pragnie dla niego Bóg. I tej osobistej przyjaźni, relacji z Jezusem życzę wszystkim wam i sobie. Amen.